chciałem Państwu pokazać. Państwo wiecie, że wiele osób dojeżdża ze Słupska do różnych miejscowości, także do Gdyni. Bilet na SKM-kę miesięczny ze Słupska do Gdyni kosztuje 320 zł. Jeżeli ktoś zarabia 1000 zł, 1200, 1600 zł, wydatek 320 zł jest olbrzymim wydatkiem. Nikt niestety nie wspiera polityki związanej z transportem właśnie zbiorowym i dopłacaniem na przykład do biletów. To jest kompletnie nierealizowane. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w mieście partnerskim Słupska w Niemczech, w Flensburgu. Dojazd z Flensburga do Kiel to jest mniej więcej taka sama odległość. To jest około 110 km. Bilet we Flensburgu miesięczny dojazdowy kosztuje 387 zł, czyli 88 euro. Proszę zobaczyć, jakie są proporcje. U nas komunikacja kosztuje tyle samo co w Niemczech, ale niestety zarobki nie są takie same. Dodatkowo z Gdyni do Słupska jedziecie Państwo ponad 2 godziny pociągiem. Jeśli się nie spóźni, jeśli nie stanie gdzieś w Czerympolu, to się często zdarza. Z Flensburga do Kiel jedziecie Państwo godzinę. I takiej komunikacji chcemy dla Pomorza. Tak powinna wyglądać komunikacja na Pomorzu i za tym się opowiadamy.